Witam wszystkich na kanale Surreaktor. Dziś będę się bawił w twórcę audiobooków. Mam tutaj tę wspaniałą encyklopedię popularną PWN. Jednakże nie jest to zwykła encyklopedia, jest ona z PRL-u z roku bodajże 82. I teoretycznie powinna być pełna propagandy. W tym odcinku znajdziemy sobie co bardziej soczyste hasła i sprawdzimy, co czasy PRL-u mają nam o nich do powiedzenia. Uwaga, moi drodzy, mamy już pierwsze hasło. Socjalizm. Ustrój społeczny oparty na założeniach społecznych nauk stanowiący samodzielną niższą fazę rozwoju komunistycznej formacji społeczno-ekonomicznej. Powstaje w wyniku, uwaga, zwycięstwa rewolucji socjalistycznej, która zapoczątkowuje okres przejściowy od kapitalizmu do socjalizmu. Także określenie całej formacji społeczno-ekonomicznej następującej po kapitalizmie. Mamy tutaj też inną definicję, w której mamy takiego kwiatka. W socjalizmie społeczna wartość środków produkcji staje się ekonomiczną podstawą zniesienia podziałów klasowych i wyzysku człowieka przez człowieka. Ciekawe jest to, że już za chwilę mamy tutaj takie hasło socjalizm chrześcijański i tutaj mamy napisane, że to jest nurt socjalizmu utopijnego. Czyli wszystko wskazuje na to, że komunizm nie jest utopią, ale socjalizm chrześcijański jest. Kolejne hasło, socjaldemokratyzm, to też jest niezłe. Kierunek polityczny i ideologiczny w międzynarodowym ruchu robotniczym reprezentowany przez partie socjaldemokratyczne. W XIX wieku odgrywał pozytywną rolę w ruchu robotniczym. W XX wieku, gdy w partiach socjaldemokratycznych skupionych w II międzynarodówce zwyciężyły dążenia rewizjonistyczne i reformistyczne, stał się synonimem prawicowego oportunizmu, polityki ugody z burżuazją. Współcześnie system, wysuwając jako swój cel ostateczny socjalistyczną przebudowę społeczeństwa, proponuje z reguły nierealne metody i środki jego osiągnięcia, uważając, że zastąpienie kapitalizmu przez socjalizm jest możliwe bez walki klasowej i rewolucji socjalistycznej. Dobra, a teraz sprawdzamy hasło kapitalizm. Formacja społeczno-ekonomiczna, w której panuje sposób produkcji oparty na łączeniu środków produkcji będących własnością kapitalizmu z siłą roboczą pracowników najemnych pozbawionych środków produkcji. Celem produkcji jest zysk. Kapitalizm opiera się na prywatnej własności środków produkcji i na wyzysku najemnych robotników. Podstawową sprzecznością kapitalizmu jest sprzeczność między społecznym charakterem produkcji a prywatno-kapitalistyczną formą przywłaszczania. Kapitalistyczny sposób produkcji rodzi podstawowy konflikt społeczny. Sprzeczność interesów burżuazji i proletariatu, znajdujący wyraz w walce klas. W wyniku występujących sprzeczności gospodarka kapitalistyczna od rewolucji przemysłowej przeżywa kryzys nadprodukcji. Streszczając, wyzysk, walka klas, burżuazja, wszystko się zgadza. Kim Il-sen, koreański mąż stanu. W pobliżu było hasło Martin Luther King, więc sprawdziłem. Jest napisane, iż jest to bojownik o pełne prawa obywatelskie dla murzynów w USA. Podoba mi się to, że mamy tutaj napisane murzynów, a nie afroamerykanów czy czarnoskórych, po prostu murzynów. Przy czym słowo murzyni jest tutaj napisane z dużej litery, co wskazuje na szacunek, więc no, to są te dobre jednak czasy, kiedy słowo murzyn nie było rasistowskie. Uwaga, teraz jedziemy z hasłem marksizm, przy czym pamiętajcie, że ja czytam tylko wyrywki, nie całość. Marksizm odzwierciedla obiektywne prawa rozwoju rzeczywistości, przyrody i społeczeństwa. Uogólnia doświadczenia walki klas prowadzonej przez masy ludu przeciwko wyzyskowi i niesprawiedliwości społecznej. Teoria marksizmu-leninizmu jest rozwijana przez partie komunistyczne i robotnicze na gruncie twórczej analizy nowych doświadczeń budownictwa socjalizmu i komunizmu. Sprawdźmy Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, jest tutaj taki kwiatek. Po wojnie, odejście od współpracy z ZSRR, dążenie do narzucenia światu swej dominacji, ekspansjonistyczna polityka, tak zwana doktryna Trumana i plan Marshalla, sieć baz wojskowych we wszystkich częściach świata, popieranie remilitaryzacji w RFN, zbrojna interwencja w Korei, Wietnamie, Laosie, Kambodży, poparcie agresji Izraela na kraje arabskie. Dobra, rzecz w tym, że wszystko to w zasadzie jest prawdziwe, tylko spodziewam się, że takiego samego języka pod hasłem ZSRR nie uświadczymy, ale sprawdźmy to. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, bla bla bla. W latach 1918-1920 pokonanie przez rewolucyjne siły zbrojne
kontrrewolucji wspomaganej przez interwencje państw imperialistycznych. Kiedy władzę w partii objął towarzysz Stalin, przekształcono ZSRR w kraj przemysłowo-rolniczy. Nawiązano stosunki z wieloma państwami. Rozwój oświaty i kultury. Zarąbiście, nie? Podczas II wojny światowej agresja i okupacja części terytoriów przez Niemcy hitlerowskie. Decydujący udział w rozgromieniu III Rzeszy i w wyzwoleniu wielu krajów europejskich i ustaleniu oblicza świata po wojnie. Ciekawe jest to, że jest tu napisane, że Stalin jednak zjednał sobie za dużo władzy w ręce i to jest tutaj potępiane. 14 zjazd partii stwierdził, że ZSRR zostało zbudowane, rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne i uchwalił program budowy komunizmu oraz plan przeobrażenia stosunków międzynarodowych na zasadach pokojowego współistnienia. W polityce zagranicznej ZSRR konsekwentnie realizuje leninowską zasadę pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. Dąży do utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa w świecie. ZSRR przywiązuje wielką wagę do pogłębiania socjalistycznej integracji gospodarczej krajów i do umocnienia polityczno-obronnego układu warszawskiego, który zapewniając bezpieczeństwo krajom wspólnoty socjalistycznej stał się zarazem płaszczyzną coraz aktywniejszego działania na rzecz odprężenia i pokoju. Dobra, widzicie teraz, jakie jest ogólne porównanie Stanów Zjednoczonych i ZSRR-u w encyklopedii z PRL-u. I chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że Stany były święte, a ZSRR był taki zły. Znaczy, był oczywiście zły, ale no widać po prostu, jak Stany są tutaj gnojone, chociaż lekko, a ZSRR jest po prostu mega wychwalany. Uwaga, bo hasło imperializm jest genialne. W tradycyjnym znaczeniu polityka zagraniczna państw kapitalistycznych, polegająca na podporządkowaniu sobie innych krajów w drodze ekspansji politycznej, militarnej, ekonomicznej i ideologicznej. Według określenia Lenina, najwyższe, monopolistyczne stadium kapitalizmu, które charakteryzuje wysoki stopień koncentracji produkcji i kapitału oraz zastąpienie wolnej konkurencji przez panowanie monopoli. Okej, nie będę się kłócił, ile w tym jest prawdy i nieprawdy, aczkolwiek patrząc z perspektywy historii, kto to mówi? Armia Czerwona wsławiła się zwycięstwem nad wojskami kontrrewolucji i obcej interwencji w 1918-1920. Interesuje mnie jeszcze tematyka związana z polską walką o niepodległość, więc sprawdźmy parę haseł. Okej, muszę przyznać, że temat powstań został potraktowany łagodnie, nie ma tutaj żadnych kwiatków. I w sumie mogłem się tego spodziewać, bo to w końcu nie czasy dobrego ZSRR-u, tylko tej złej carskiej Rosji. Jeśli chodzi o hasło Katyń, to w ogóle go tu nie ma. Mimo że ta encyklopedia liczy, nie mam pojęcia ile haseł, ale sporo. Nie ma Katynia. To było spodziewane. Znalazłem tutaj taki całkiem ciekawy niuansik. Hasła Armia Krajowa i Armia Ludowa są obok siebie i Armia Krajowa, czyli AK, jest opisana w ten sposób. Powstała w celu realizacji koncepcji niepodległościowej zakładającej odbudowę państwa polskiego w granicach i ustroju sprzed 1939 przy pomocy aliantów zachodnich. No okej, okay, prawda w sumie, chyba. A Armia Ludowa jest opisana tak. Celem AL była walka zbrojna z okupantem hitlerowskim o niepodległą Polskę o ustroju ludowo-demokratycznym, prowadzona w sojuszu z ZSRR i wszystkimi siłami antyfaszystowskimi. Czy tylko mi się wydaje, że pisząc o Armii Ludowej, czyli wiecie, tej bardziej nastawionej na komunizm, tutaj używane są takie dużo bardziej górnolotne słowa i takie ogólnie sprawiające jakieś takie bardziej pozytywne wrażenie, tak? Walka z okupantem hitlerowskim o niepodległą Polskę w sojuszu z wszystkimi siłami antyfaszystowskimi. No, epicko to brzmi. Jest Armia Krajowa, no opisana tak zwyczajnie, powiedziałbym. Więc, no, to są takie małe meandry, na które nie zwraca się uwagi, ale wydaje mi się, że one gdzieś tam mają znaczenie. I ogólnie, jeśli chodzi o recenzję tej wspaniałej encyklopedii z 1982 roku, to jest spoko, ale wszystko co związane z kapitalizmem jest gnojone, wszystko co związane z socjalizmem jest wychwalane, czyli tak jak się spodziewaliśmy. Pamiętajcie, że od propagandy się nie ucieknie, my też dzisiaj jesteśmy pod propagandą,
Tylko że człowiek, który jest pod propagandą, oczywiście nie wie, że jest pod propagandą. Różnica jest taka, że dzisiaj u nas nie pałują tak na ulicach jak wtedy, więc oczywiście nie wiemy, że coś jest nie tak. W tej encyklopedii mamy napisane, że ZSRR był taki fajny, a USA to tylko zbrojne interwencje i ekspansjonizm. Ale z drugiej strony, jeżeli napiszemy, że ZSRR to tylko zbrojne interwencje i ekspansjonizm, a USA było super, olewając takie smaczki jak wojna w Wietnamie, Irak, Afganistan, to czy to będzie mniejsza propaganda niż w tej encyklopedii? To zostawiam wam do refleksji. Mam nadzieję, że to było choć trochę ciekawe. Jeśli tak, to wiecie, co robić. I do zobaczenia. A jeśli ktoś nie wierzy, że to jest słownik z PRL-u, przepraszam, encyklopedia, to mamy tutaj taką zarąbistą mapkę. Dobra. To tyle. Na razie.